2 grudnia 2012 roku. Państwo radni komisji zapoznali się z tymi zmianami, żadnych od tego momentu w komisji państwa żadnych nie było. Proszę pan radny. Wydaje mi się, że jednak coś się zmieniło, jakiś chaos jest, bo nie wiem jak Komisja Rozwoju Gospodarczego, ale zwłaszcza ta Komisji Rozwojowej ma też uchwałę taką jak ja, ale ma dodatkowo załącznik jeszcze, którego nie ma w treści uchwały. Natomiast my mamy treść uchwały, w której ani nie mamy załącznika, ani w treści uchwały nie ma tego załącznika i także nie jesteśmy przygotowani tak 100%. Dobrze. Załączniki zostały faktycznie zmienione. Dobrze, jeden załącznik odnośnie Funduszu Sołeckiego. I tutaj zostały środki z działu 600, które były na remont drogi, zastąpione udziałem sołectwa w remoncie łazienki sanitarnej i też wytyczy zalenia. W tym samym zakresie został zmieniony również plan wydatków tych paragrafów. Proszę pana. Ja chciałem zapytać, czy ustawa o funduszach sołeckich mówi coś na temat dokonywania zmian właśnie przeznaczenia pieniędzy. Dlatego, że byłem na spotkaniu wiejskim, które nam przeznaczyło te pieniądze na remont drogi. A w tej chwili no nie wiem, czy jakieś było spotkanie wiejskie, w którym ja nie wiedziałem, które zmieniło te przeznaczenie tych pieniędzy i czy jest to możliwe w tej chwili w takim czasie zmiany tych pieniędzy. Zobaczmy, które odbyło się w ostatnim czasie już mieszkańcom na tej szkole zadania, zakładało remont drogi kolejowej właśnie w tym Sołeckim. I tak się zostało zapisane. Z tym, że później pojawiły się nowe okoliczności dotyczące właśnie budowy i przebudowy tej drogi. Powstała taka inicjatywa, jak tutaj radny Oleszek powiedział wcześniej, że jeżeli mamy urządzać tą drogę, to zróbmy to kompleksowo, żeby najpierw zrobić nowy podział geodezyjny działki istniejącej koło Mleczarni i zrobić tam drogę, taką obwodnicą, która wyruszyła drogę kolejową bezpośrednio z drogą leśną i dalej, gdzie pozbywa się to budownictwo. Powstała taka inicjatywa, inspirowana również przeze mnie, mając na uwadze chociaż zbliżający się do szlaków powiatowej i inne rzeczy, które odbywają się w gminie funkcjonującej religii od świetlicy, mając na uwadze i przyjęcia weselne, komunijne i inne, zaistniała potrzeba remontu istniejących łazienek. Okazało się po szczegółowej analizie, że kanalizacja, która była zrobiona ileś tam lat temu w tych łazienkach nie spełnia swojej funkcji, że woda nadmiernie eksploatowana w tych łazienkach cofa się, zalewa sanitariaty, zalewa posadzki i doszliśmy wspólnie do wniosku, że jak najszybciej trzeba podjąć inicjatywę związaną z remontem tych łazienek. Środki, które mogłyby zabezpieczyć te roboty, no, mogły pochodzić z różnych źródeł. Można było je przeznaczyć ze środków, które w jakimś sensie zabezpieczają funkcjonowanie OSP, czyli z bezpieczeństwa publicznego, można było przeznaczyć z innych źródeł. Dlatego najlepszą formą mnie się wydaje i jest taka prośba, żeby wykorzystać na razie te środki, które są środkami związanymi z funduszem sołeckim. Natomiast drogę będzie realizować z działu robotnictwa.
działu, które zabezpiecza nam drogi elektryczne. Nie ukrywam, że taka inicjatywa została podjęta. Ta łazienka jest realizowana, zbliża się do końca. Stąd te sugestie zmiany. W zasadzie to nie powinno mnie to dotyczyć, bo to dotyczy załędy, ale jako fundusz sołecki mnie to troszkę ruszyło, ponieważ całe założenie funduszu sołeckiego no to zostało tutaj jakby dysponowane. Fundusz sołecki powstał, ja to zawsze nazywałem, fundusz sołecki to jest takie kieszonkowe sołectwa. I tutaj pan wójt nie powinien aż tak bardzo ani na zebraniach, kiedy jest dysponowany fundusz sołecki, ani w takich przypadkach za bardzo ingerować w te sprawy. Są z tego sołtysi, Rada Sołecka i mieszkańcy. I w tej chwili to ten fundusz to stał się takim łataniem dziur na doraźnie. I tak patrząc na środki stanowione na fundusz sołecki 2011, to jest tak, Bukownica, remont OSP. Lipowiec, remont OSP. Szozdy, rozbiórka budynku OSP. Teleszpol Kukiełki, chodnik, wyjątek. Teleszpol Zaorenda, sanitariaty OSP i Zygmunty, remont świetlicy. No to tam nie ma OSP, no bo jeszcze nie powstało OSP, ale jak powstanie, to będzie też OSP. Czyli praktycznie fundusz sołecki zamyka się na działalność OSP. A OSP ma swój fundusz bezpieczeństwo publiczne. Więc pozwólmy, ja to apeluję do sołtysów, bo ja uważam, że podział funduszu sołeckiego jest źle przygotowywany. I były tu takie kontrowersje w roku ubiegłym, kiedy zebranie czy się odbyło, czy się nie odbyło, ale gotowo jest. Przydzielone na coś tam, a potem gdzieś po drodze w czasie roku zostały zmienione na co innego. No jednak pozwólmy troszkę temu społeczeństwu, chociaż w tym zakresie tego funduszu sołeckiego, żeby miało coś więcej do powiedzenia i o takich zmianach. Mamy prawo zmienić przeznaczenie tych pieniędzy, bo to zebranie miejskie przeznaczyło na coś, a teraz radni zmieniają tutaj, a nie zebranie miejskie. Chyba, że było takie zebranie miejskie. Mówię, zmieniło przeznaczenie. To chciałbym wiedzieć, no, kiedy ono się odbyło i kto tam się zamanił. No, to odwołane to głosy, ja i proszę nam odpowiedzieć, czy to jest zgodne, czy niezgodne z prawem. Gracias.
kwestia łazienki. Pan mówił, że rozmawiał z mieszkańcami i wolą, żeby były łazienki, to jak najbardziej, ale żebyśmy byli zgodni z prawem. Przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał. Dwie osoby. Stwierdzam, że